Jeśli jesteś jednym z milionów związanych do urządzeń elektronicznych, takich jak telefon komórkowy, tablet czy laptop, powinieneś znać niebezpieczeństwo ich nadużywania. Wszystkie emitują elektromagnetyczne promieniowanie, które może na wiele sposobów niszczyć zdrowie. Promieniowanie emitowane przez gadżety jest dla ciała obce i powoduje stres. Prowadzi to do obniżenia odporności i zwiększenia podatności na choroby. Krótkotrwałe skutki promieniowania to częste bóle głowy, nudności i utrata słuchu. Podłużona ekspozycja może szkodzić reprodukcji, u mężczyzn może obniżać liczbę plemników. U kobiet stanowi ryzyko płodności i rozwoju płodu. W bardzo ekstremalnych przypadkach zgłaszane były guzy mózgu i zachorowania na nowotwory. Promieniowanie elektromagnetyczne bardziej oddziaływuje na dzieci, ponieważ grubość ich czaszek jest mniejsza. Rodzice muszą pilnować czasu używania tych gadżetów. Tak naprawdę, po bliższym przyjrzeniu się, można dostrzec wiele uderzających podobieństw między niebezpieczeństwami używania telefonów komórkowych i papierosów wiele badań klasyfikujących promieniowanie komórek jako prawdopodobnie rakotwórcze. Każdy wie, że palenie jest dla niego złe. Czas na szerszą świadomość i edukację oraz profilaktykę w zakresie radiacji z urządzeń elektronicznych. Możesz wiedzieć o szkodliwości promieniowania komórek i innych urządzeń bezprzewodowych. Jest kilka prostych praktyk, które pomogą używać ich bezpiecznie. Po pierwsze, Kluczem jest odległość. Trzymaj telefon od siebie tak daleko jak to możliwe. Wiesz, że niektórzy główni producenci smartfonów wspomnieli o tym w instrukcjach obsługi. Zalecają trzymanie urządzenia przez cały czas co najmniej 15 do 25 mm od siebie. Określają też maksymalny zalecany czas rozmów. 6 minut na godzinę. Niestety opinia publiczna nie jest o tych faktach uświadamiana. Testowaliśmy wpływ promieniowania i rekomendujemy, by urządzenia trzymać co najmniej 46 cm od siebie, gdy się ich nie używa. Mężczyźni, unikajcie trzymania komórek w spodniach i kieszeniach koszul. Kiedy to możliwe, piszcie zamiast dzwonić. Kiedy dzwonicie, używajcie słuchawek przewodowych. Pamiętajcie, nie używajcie słuchawek Bluetooth. Są tak samo szkodliwe jak telefon, używając je bezpośrednio przy głowie. Jeśli jesteś rodzicem i dajesz dziecku urządzenie dla zabawy do grania lub pracy nad lekcjami, pamiętaj, wyłącz połączenie wi -Fi.